Rozdział pod tytułem Punkt Krytyczny Moje studium historii kościoła zakończyłem pewnego wieczora w moim pokoju. Chociaż byłem świadomy powierzchowności mojego badania, przez całe tygodnie towarzyszyła mi przytłaczająca konkluzja. Nic dziwnego, że większość Żydów reaguje dziś tak ostro, kiedy dowiadują się, że jakiś Żyd przyjął Jezusa. Historia wykazuje, że Żydzi, którzy przyjęli Jezusa jako Mesjasza, nie byli przyjmowani przez większość chrześcijan. Spodziewano się od nich nawrócenia, aby przestali być Żydami. Z powodu długotrwałego dziedzictwa nienawiści, strachu i nieufności, różnica pomiędzy nimi stawała się coraz głębsza. W tym momencie poczułem, że trzymam uchwyt odpowiedzi, jakiej chciałem udzielić Judycie. Trzymaj się z dala od chrześcijan. Oni ciebie nie chcą. Udowodnię ci to na podstawie historii. Usiadłem głęboko w krześle i zacząłem rozważać. Jezus był Żydem. Jako uczniów wybrał sobie Żydów. Podczas jego życia tu na ziemi Prawie wszyscy Jego przyjaciele i naśladowcy byli Żydami. Powiedział On, że Jego misja była dla zgubionych owiec z domu Izraela. Dopiero od dnia Pięćdziesiątnicy, za namową Bożą, zaczęła się praca w innych rasach i narodach. Ale Bóg na pewno nie chciał, aby praca rozpoczęta przez Żyda wśród Żydów stała się religią nie -Żydów, ale całego świata. Z całą pewnością to sprawa ludzi, a nie Boga. Poczułem się nieswojo, mój uchwyt wyślizgiwał mi się z ręki. Dlaczego nie mogłem na tym poprzestać i przedstawić sprawy Judycie? Głęboko wewnątrz odczułem, że dowód nie był wystarczająco mocny. Był zbudowany na podejściu negatywnym. Nie rób tego, Judyto, bo chrześcijanie. Sprawiam ci ból. Czyż nie tak było zawsze? Mój dowód nie wyznaczał dla Judyty pozytywnego kierunku. Z jej punktu widzenia byłby to tylko nawrót do niepewnej dziedziny zamętu. W gniewie wstałem i podszedłem do okna, spoglądając na ciemne domy po drugiej stronie ulicy. Co się ze mną działo? Trzy miesiące temu nie wahałbym się użyć faktów zdobytych w trakcie moich poszukiwań jako broni. Rzuciłbym nimi w judytę z całą energią. Dlaczego teraz nie mogę? Coś zmieniło się we mnie przez te trzy miesiące. Co to było? Naukowo nie odkryłem nic logicznego, co by mnie przekonało, że powinienem przyjąć Jezusa jako mesjasza. Jeżeli logika dyktowała mi cokolwiek, to jedynie ucieczkę od tych wszystkich poszukiwań i pytań, zanim stracę wszystko, co zdobyłem w ciągu ponad dwudziestu lat pracy zawodowej. Co w takim razie było ze mną złego? W tym punkcie moich poszukiwań odczułem potrzebę powrotu do mojej pracy zawodowej. W nawiasie. A może bałem się posuwać dalej w poznawaniu samego siebie? Pewnego razu zostałem zaproszony do wygłoszenia przemówienia na konwencji Million Dollar Round Table w połowie czerwca 1975 roku z San Francisco. Był to wielki zaszczyt, którego nie mogłem odmówić. Kiedy pakowałem rzeczy na podróż wziąłem również Biblię i niektóre materiały których mógłbym potrzebować wcześniej już przestudiowane Ethel nie towarzyszyła mi gdyż żony członków Round Table nie są zapraszane na takie konwencje Lot z Waszyngtonu do San Francisco może być nudny ale nie był nudny dla mnie Kiedy przelatywaliśmy nad Denver skończyłem księgę objawienia Pamiętam spojrzenia innych pasażerów, kiedy położyłem przed sobą otwartą Biblię, swobodnie paląc papierosa i popijając koniak w czasie czytania. Byłem może za bardzo pewny siebie, ale byłem przekonany, iż kilku pasażerów rozpoznało, że byłem Żydem. Cóż ten Żyd czyni, czytając Nowy Testament? To było pytanie, które czytałem w kilku twarzach. Próbowałem ignorować te myśli, ale one nie odstępowały. Kiedy podchodziliśmy do lądowania w San Francisco, moje myśli skierowały się na Annę. Kilka tygodni przed ukończeniem szkoły średniej Waltera Hitmana została przyjęta na semestr jesienny do Instytutu Maryland na Wydział Sztuki. Jako prezent z okazji ukończenia szkoły, Anna chciała, abyśmy pozwolili jej odwiedzić Nila. Jednego z najlepszych żydowskich przyjaciół, artystę, który mieszkał w Los Angeles. Praktycznie wzrastali oni razem przez ostatnie cztery lata. Chociaż bardzo lubiłem Nila, w żaden sposób nie mogłem pozwolić Annie, by odwiedziła go sama. Zadzwonił Nil. Całkowicie rozumiał moje odczucie oraz moją niechęć do wyjazdu Anny, jednak nalegał. Darzył najwyższym szacunkiem Annę i nas i w żaden sposób nie mógłby pozwolić, aby Annie coś się stało podczas pobytu z nim. Prócz tego załatwiłby jej na czas pobytu mieszkanie u pewnej młodej kobiety, którą znał. Wraz z Ethel rozmawialiśmy na ten temat. Anna miała prawie osiemnaście lat i ukończyła szkołę średnią. Za kilka miesięcy pojedzie na studia i będzie poza naszą kontrolą. Czy mamy do niej zaufanie, czy nie? Musieliśmy pozwolić jej jechać. Tak więc Anna poleciała do Los Angeles dzień przedtem. Potem moje myśli powróciły do Ethel, gdzie ona była w swoich duchowych poszukiwaniach. Ostatnio nie rozmawialiśmy o tym, nie chcąc przeszkadzać sobie wzajemnie w naszych zmaganiach. Ethel miała bardzo silne związki z judaizmem. Tego nie mogło nic i nigdy zmienić. W czasie mojej nieobecności będzie odwiedzać Judytę w Bostonie i ja będę tam do niej dzwonił. Podniecenie pobytem w San Francisco pochłonęło mnie na kilka dni. Z przyjemnością spotykałem starych przyjaciół z całego kraju. Niektórzy również uczestniczyli w tej konwencji. Nasze prezydium pracowało ciężko i było doceniane przez tysiące obecnych członków Round Table. Moje uwagi zyskały mi wiele uznania, to mi się podobało. Próbowałem brać udział również we wszystkich przyjęciach, ale ku mojemu zdziwieniu nie miałem na to ochoty. Jeden lub dwa kieliszki to była moja granica. Nie mogłem brać udziału w plotkach stwierdziłem, że uciekam od niekończących się brudnych kawałów. Co się ze mną działo? Było nie tak jak przedtem. Moje myśli były gdzieś indziej. Mieszkałem w jednym pokoju ze starym przyjacielem i kolegą po fachu z Waszyngtonu, który nie był Żydem. Pod wpływem jakiegoś impulsu opowiedziałem mu o Judycie i o moich przeżyciach. On aż otworzył usta i myślałem, że oczy wyjdą mu z głowy podczas mojego opowiadania. Nie mógł tego zrozumieć i nie widział związku pomiędzy tym, o czym mówiłem, a moimi zmartwieniami. Lepiej byłoby, gdybym nie otwierał moich ust. Kiedy zadzwoniłem z San Francisco do Ethel, jej głos brzmiał dziwnie. Mówiła, że ma zawroty głowy i oddała słuchawkę Judycie. Myślę, że będzie miała grypę, wyjaśniła Judyta, ale nie martw się, ja się nią zaopiekuję. Jeżeli jej stan się pogorszy, wezwę lekarza. Kiedy konwencja się skończyła, poleciałem do Los Angeles, aby spędzić jeden dzień z moją siostrzenicą Emilią, nauczycielką tańca. Ponieważ Anna i Neil byli również w Los Angeles, Wszyscy spotkaliśmy się na krótko razem przed odlotem mojego samolotu do Waszyngtonu. Anna wyglądała zdumiewająco promiennie. Chciałem z nią porozmawiać, ale nie mieliśmy możliwości być sami ani też porozmawiać poważnie w obecności Emilii lub Nila. Kiedy przybyłem na lotnisko krajowe w Waszyngtonie, Ethel czekała już na mnie. Poprzedniego wieczora powróciła z Bostonu i mówiła, że czuję się świetnie. W czasie jazdy do domu byłem pod wrażeniem uznania, jakim obdarzono mnie na konwencji Round Table i przekazałem Ethel pełny obraz wydarzeń, omijając tylko rozmowę z moim kolegą w pokoju. Jak spędzałaś czas z Judytą? zapytałem wreszcie. Była to wspaniała wizyta. Kiedy popatrzyłem na nią zdziwiony, dodała szybko. Nie sprzeczałam się z nią. Kochanie, cały czas tylko rozmawiałyśmy z sobą. Ona jest tak samo jak przedtem przekonana, że Jezus jest Mesjaszem. Przez kilka chwil panowało milczenie. Stan, gdzie ty doszedłeś w swoich poszukiwaniach? To znaczy, czy już tego zaniechałeś? Czy wracasz z powrotem do pracy? Nie, ja nie zrezygnowałem. Muszę wykonać pewne prace w biurze a potem planuję wrócić z powrotem do czytania. Nie byłem pewien, ale zauważyłem lekki wyraz ulgi na twarzy mojej żony. Próbowałem to sprawdzić. Czy myślisz, że powinienem wrócić teraz do pracy zawodowej? Nie odpowiedziała od razu. Myślę, że powinieneś robić to, co czujesz, że musisz robić. W ten piątek wieczorem wraz z Ethel poszliśmy znów na nabożeństwo w Bet-Messajach, gdzie mieliśmy już wielu przyjaciół. Zdziwiła mnie świadomość, że ma się odbyć Krajowy Synod Żydów Mesjanistycznych za dwa tygodnie w miejscu zwanym Messajach College w Grantham w Pensylwanii. Wiadomość, że jest tylu Żydów Mesjanistycznych, aby mógł odbyć się Synod Krajowy Wytrąciła mnie z równowagi. Iluż tam może być Żydów mesjanistycznych? Chociaż nie miałem zamiaru jechać na tę konwencję, nagle przyłapałem się na tym, że przeglądam program i pytam na temat mówców oraz jak dotrzeć do Grantham w Pensylwanii. Kiedy wróciliśmy do domu, zapytałem Ethel, czy chciałaby pojechać na tę konwencję. Pomyślała przez chwilę i powiedziała, że jakoś nie czuje ochoty. Ale myślę, że ty powinieneś pojechać, Stan. Powiedziała zdecydowanie. Przez kilka następnych dni rozważałem wszystkie za i przeciw i postanowiłem pojechać. Chciałem poczynić dodatkowe badania. Kilka dni później załadowałem moją walizkę i teczkę do bagażnika mojego BMW i odjechałem do Messiah College. Było to 1 lipca 1975 roku miałem szczegółowe instrukcje więc bez problemu znalazłem grandham kiedy wjeżdżałem do bramy zobaczyłem wielki sztandar z gwiazdą dawida i słowami dwukropek witamy na Messajach 75 zaparkowałem swój bmw i skierowałem się do biura rejestracji kiedy wchodziłem, zauważyłem, że większość ludzi, zdążających w kierunku wyjścia, to Żydzi. W grupie tej byli również nie Żydzi. Wszyscy witali nawzajem siebie i mnie z szerokim uśmiechem. Atmosfera, jaką tam spotkałem, była ostrym przeciwieństwem zimnego profesjonalizmu konwencji w San Francisco, z której właśnie wróciłem. Po zarejestrowaniu skierowałem się w stronę wielkiej sali, gdzie odbywały się spotkania. Kiedy wchodziłem, uderzył mnie fakt, że grano tam żydowską muzykę oraz to, że było tam siedemset do ośmiuset ludzi. Jestem doświadczonym uczestnikiem konwencji, gdyż w ciągu minionych dwudziestu lat brałem udział w co najmniej czterdziestu. Nauczyłem się tego, jak rozpracować konwencję. Zaczyna się określonym celem, aby skorzystać jak najwięcej z każdego spotkania i z każdej rozmowy. Przegląda się uważnie program i decyduje, których mówców należy słuchać, a następnie wybiera się w czasie spotkań ludzi, którzy mogą w czymś pomóc. Od tego momentu zaczyna się praca, praca i jeszcze raz praca. Chciałem się spotkać z każdym, o kim myślałem, że może mi pomóc, myśląc o zdobyciu jeszcze większej ilości informacji. Ta konwencja też miała nie być inna. Po skończeniu porannego zebrania, skierowałem się w stronę kwater. Wychodząc z budynku, zobaczyłem kobietę o widocznym kalectwie. Z wielką trudnością niosła swoją walizkę, więc zaoferowałem jej pomoc. Po drodze przedstawialiśmy się sobie nawzajem. Nazywała się Lilian. Była Żydówką z Filadelfii. Miała około 60 lat, a po zmarszczkach na jej twarzy poznałem, że miała ciężkie życie. Nie można było jednak powiedzieć tego samego na podstawie jej zachowania. Była przyjemna, pewna siebie i pełna entuzjazmu. Kiedy tak szliśmy razem... Powiedziała. Powiedz mi stan, od dawna jesteś wierzący? Ja nie jestem wierzący, odpowiedziałem szybko. Być może zainteresowany, ale absolutnie nie jestem wierzący. Aha, kiedy doszliśmy do betonowej ławki, Lilian zatrzymała się i powiedziała. Usiądźmy chwilę i odpocznijmy. Kiedy usiedliśmy, zwróciła się do mnie. Zrób mi przysługę, otwórz moją torbę i wyciągnij moją Biblię. Uczyniłem tak. Proszę otworzyć drugą Księgę Mojżeszową, rozdział dwudziesty i przeczytać mi kilka początkowych wierszy, prosiła. Przeczytałem dwukropek. Jam jest twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli nie będziesz miał innych bogów przede mną dość stan proszę zamknąć biblię powiedz mi kto jest twoim bogiem popatrzyłem na lilian tak jakby uderzyła mnie w twarz co za pytanie nie denerwuj się powiedziała ja nie chcę cię gorszyć tylko pomyśl o tym co ty czcisz czy ty czcisz pieniądze rodzinę dom Pracę? Co to jest? Czy czcisz Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, który wywiódł naszych przodków z ziemi egipskiej? Cisza, jaka zapanowała po tych pytaniach, stawała się niewygodna, ale Lilian siedziała spokojnie, nie śpiesząc się. Dzień był gorący. Byłem spocony częściowo chodzeniem, a częściowo tym pytaniem. Dlaczego ono wydawało się takie ostre? Dlaczego nie mogłem dać jej gładkiej odpowiedzi? Na przykład, wierzę w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale Lilian wiedziała, jak to jest. Jak większość ludzi, zbyt często czczę fałszywych bogów. Taka gładka odpowiedź jakoś utknęła mi w gardle. Utknęła mi dlatego, że z nagłą jasnością przeszyła mnie inna myśl, myśl tak wielka i zdumiewająca, że chwilowo sparaliżowało mi język.